No, rękawico, teraz jak cię mam, zobaczymy, co zrobią te inne kanaliki na YouTubie. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcineczku na moim kanale. Sprawdzamy, czy w ogóle to fajne, bo to jest właśnie ten kanał, gdzie badamy często chińskie kloce, ale również alternatywy kloców. I sprawdzamy, czy one są fajne, czy są w ogóle bawialne, czy stanowią jakąkolwiek sensowną alternatywę dla Lego. No i moi drodzy, tutaj ostatnio zamówiłem sobie z AliExpress taką oto rękawicę Thanosa i przyznam się szczerze, że myślałem, że będzie wyglądała trochę inaczej, a wygląda trochę inaczej. Jednak może nie traćmy czasu na gadanie i sobie zobaczmy właśnie, czy w ogóle to fajne, moi drodzy. Otwieramy więc tutaj tą saszetę, rozcinamy nawet, wysypujemy klocy i się przyglądamy. No i na pierwszy rzut oka, aj owszem, może się rzucać dla was, znaczy dla was jeszcze może się to nie rzucać, ale wiecie, to nie są przypadkowe kloce, z tego mamy coś zbudować. Natomiast spójrzcie, no to, że z Ali dostajemy bez opakowań, to już jest normą, tak? Wiadomo, jest takie zrozumiałe i tak dalej. Ale że kurczę, otrzymujemy to bez jakiejkolwiek instrukcji, to już słabo. Pomimo tego, że ta konstrukcja nie jest jakaś specjalnie wyrafinowanie duża, no to moi drodzy, jednak uważam, że powinna być dołączona, bo powinna wyglądać tak i okej, ja się tutaj będę musiał wspierać tym obrazkiem. Dokładnie, jak już widzicie, kosztowała mi ona 3,22, natomiast było to akurat też na promocji, a normalnie chyba trochę minimalnie droższa, aczkolwiek koło piątki. Moi drodzy, jak biorę sobie ten klocek, to się szczerze wam powiem, dużo od Lego nie różni. To oczywiście jest dobra informacja, jeżeli szukamy alternatyw, bo nie jest jakiś cienki czy coś. Myślę, że to tutaj również nie będzie się niczym różnić. Bardzo natomiast ważną informacją jest to, że spójrzcie, to są na szczęście, moi drodzy, nadruki, a nie naklejki i to jest bardzo dobra informacja. A sama jakość tych nadruków również raczej nie pozostawia nam tutaj jakiegoś marginesu, byśmy mogli na to marudzić. Przeprowadziłem szybki spill build, jak widzicie, tutaj jeszcze póki co niepełnej podstawki, ale byśmy mogli sobie wszystkie na przykład cztery nadruki obejrzeć i je porównać, tak? Czy to w ogóle ma sens? Ma sens, moi drodzy, spójrzcie, jest to zrobione całkiem dobrze, całkiem ładnie i całkiem równo, więc tu nie możemy narzekać. No i fajnie, fajnie, Lego czasem się powinno uczyć, bo przypuszczam, że w Lego to byłby, no niestety, element naklejkowy, a tu mamy nadruk. Oczywiście ta konstrukcja nie jest jakoś specjalnie skonstruowana, to się bardzo łatwo domyślić, jak to zbudować i tak naprawdę nie trzeba byłoby tej instrukcji, w sensie obrazka, ale no kurczę, jednak uważam, że wiecie, no dla takich mniejszych dzieciaków 5-6 lat jednak by ta instrukcja była wskazana. Przyjrzyjmy się samej rękawicy, ponieważ ona jest elementem, no właśnie, złotym, takim złotym, trochę jak trypio był w oryginale, ale okej, czy ona w ogóle na jakąś łapę wejdzie? Nie wiem, tu trzeba by tych gigantów mieć, ale wydaje mi się, że nie weszłaby nikomu, bo no to jest technikowy, to jest stricte, wiecie, klocek do postawienia na szafce i tyle, ale no mieni się ładnie, nie możemy tu mówić o jakichś, wiecie, niedodrukach. Nawet solidnie wygląda, nawet moi drodzy, solidnie całkiem to wygląda. Tu jeszcze mamy coś, więc może jednak na jakieś sipki by to wlazło, a tu coś jeszcze możemy włożyć. Przyznam się szczerze, jestem w pozytywnym oczywiście szoku, jak to jest całkiem fajnie zrobione. Nie czuję, mówię, żebyśmy na przykład, nie wiem, drapiąc tu coś mieli nagle zdrapać, ale czekajcie, robimy próbę, nie? Drapę teraz naprawdę mocno, naprawdę mocno i nic, moi drodzy, się nie zdrapuje. Jeszcze patrzcie, jak ładnie się odbija. Ha, mój obiektyw tu widzicie, a widzicie mnie? Nie, mnie chyba nie widać. No, całkiem zatnie trzeba to, moi drodzy, przyznać, im to wyszło. No spójrzcie, tam się jeszcze oczywiście element może obracać. No i jeżeli chodzi o uzupełnienie tej rękawicy, no to mamy tutaj kamienie nieskończoności. Ja wiem, że kamienie nieskończoności z Lego były kosmicznie drogie, jeżeli chciało się to kupić same, więc chyba ta alternatywa w postaci chińskich kamieni nieskończoności, kamieni chińskości, jest dobrą alternatywą. Tym bardziej, że patrzcie, ile ich aż dostajemy, bo dostajemy całe kółeczko, wyłamujemy sobie jeden, wyłamuje się całkiem łatwo i sprawdzamy, jak on się tam tutaj będzie montował. Wkłada się to znacznie ciężej, ale to dlatego, że wiecie, ja mam duże łapy, a to jest mała zabaweczka. Ale jak już nam weszło, to nam weszło ładnie. To nam weszło ładnie. Czy da się to zdemontować w ogóle? Sprawdzamy. No zdemontować będzie ciężej, moi drodzy, ale myślę, że by się dało. Chociaż może się nie dać. Może być, że jak wsadzimy, to już niestety nie wysadzimy. Dobra, wsadzimy może wszystkie.
No i moi drodzy, mamy skompletowaną pełną rękawicę nieskończoności. Nie wiem, czy to było ładnie widać na tym speed wsadzie, bo tak to właściwie powinienem nazwać, bo taki średnio speed build, bo tu nie było nic do budowania, te kamienie co najwyżej trzeba było wsadzić do środka. Niektóre wchodziły gładziutko, niektóre wchodziły ciężko, ale fakt dobrym i zdecydowanie pozytywnym newsem, pozytywną informacją jest to, że żaden element tutaj nie został złamany na przykład, bo ja wam teraz pokażę. O, widzicie, to jest na tych takich cieniusieńkich dzypelkach, bolcach i żaden z tych elementów nie został złamany. I na tyle jest to, mimo wszystko, moi drodzy, twarde, że wciskając je do tych małych dziurek, żaden tu nie ucierpiał. A to nie jest takie oczywiste, bo nieraz zwykłe klocki chińskie nam się potrafią nawet w rękach, moi drodzy, złamać, a tutaj to nie nastąpiło. Więc to jest bardzo duży plus i świadczy o jakości tych kamieni. No w sumie kamienie nieskończoności to powinny być twardziutkie. Moi drodzy, jeszcze bardzo ważna informacja jest taka, że ja jak robiłem swój serial na bazowy kanał, trzeci sezon Klockozaur City, to tam było przez chwilę nawet taka opcja, żeby rękawica nieskończoności się pojawiła. I była ona jednak kosmicznie z Lego droga i dlatego się nie pojawiła w tym serialu. A tutaj proszę, dostajemy całkiem sensowną alternatywę. Czego mi się czepił? No to spójrzcie, na pewno to, że niektóre kamienie wchodziły lepiej, niektóre wchodziły gorzej, niektóre wystają mniej, niektóre bardziej. O, spójrzcie, jak ten mocno wystaje, czy jak czerwony mocno wystaje. One chyba wszystkie są identyczne, tak? Więc to nie powinno tak być, że jeden wystaje bardziej, drugi mniej, bo wydaje mi się, że wszystkie są identycznej grubości. No tak, wszystkie są identycznej grubości. Natomiast jedne wchodzą mniej, drugie wchodzą lepiej. Jednak moi drodzy, nie zapominajmy, że to coś kosztowało nas 3,22, to znaczy mnie tyle kosztowało, 3,22. No na litość klockowską, za tak fajny nadruk, bardzo dobrą jakość kloca, to również jest ok, to złote, ta rękawica, no to te kamienie mogą minimalnie nam pozostawiać do życzenia i nie powinniśmy się tego aż tak bardzo czepiać. Gdyż ogólna ocena tego produktu jest, uważam, bardzo wysoka, spokojnie, myślę, że nawet w stosunku do Lego, gdybym to zobaczył u znajomego, to bym faktycznie był zdziwiony, że Lego wydało takie coś w kolorze złotym, kurczę, ale bym był w stanie uwierzyć, nie? Bo w sensie już takich pozłacanych raczej nie robi. Może gdybym się przyjrzał, bym się zaczął mieć wątpliwości, czy to Lego, ale dopiero przyglądając się. Jest to dobra alternatywa dla Lego, jest to tania alternatywa dla Lego, co ważne. I jak najbardziej mi się... Oczywiście się tym nie pobawimy, więc tu nie oceniam tego, jak się tym bawi, ale spokojnie może pełnić rolę zastępcy właśnie oryginalnej rękawicy nieskończoności i ciężko by się było kapnąć, że coś tutaj jest nie tak moim zdaniem. Więc naprawdę jest dobrze. Gdyby te kamienie jeszcze weszły równo, może gdybym się tu jeszcze z nimi chwilę pomęczył, podociskał i tak dalej, weszłyby równo, byłaby, moi drodzy, w ogóle poezja. No cóż, AliExpress jest zdecydowanie nudnym chyba kontentem na ten kanał, bo praktycznie wszystko, co z nich kupujemy, jest dobre, się sprawdza, jest naprawdę okej. Okay. Jeżeli mamy taką, bo taka rękawica z Lego to ponad stówkę była kosztowała ze wszystkimi kamieniami, takie mam wrażenie. Pamiętam, że jak ja właśnie patrzyłem, to te kamienie były kosmiczne drogie, gdy chciałem kupić pod serial, a tu proszę, otrzymujemy całkiem sensowną alternatywę, naprawdę dobrą, moi drodzy, naprawdę dobrą alternatywę dla Legosków. Więc jeżeli są tacy fani Marvela i rękawic i potrzebują jej, to możecie iść na Ali. Poczekajcie kilka miesięcy, chociaż teraz powoli Ali już rusza, już ten kryzys się kończy, Ali rusza. Nie jest więc, moi drodzy, źle, więc doczekać się ten. No i cóż, taką rękawicą chyba żaden fan Marvela nie powinien pogardzić. Ja wam bardzo dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Kolejny zestaw Ali okazał się dobry. Jeżeli lubicie AliExpress, to sprawdźcie tutaj recenzję jakąś, chociażby. To akurat było nie do końca dobre, w sensie najsłabsze, ale i tak dobre. Ale mam te rzeczy bardzo dobre z Ali, takie jak tutaj. Więc zapraszam was serdecznie do oglądania i zostawiania subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Bye!